Nie, nie mamy powodu mieć niepewności z tyłu głowy. Gramy dobrze, pracujemy bardzo ciężko, jesteśmy solidni i idziemy do przodu z każdym kolejnym meczem i będziemy każdy kolejny mecz próbować wygrać. Myślę, że zespołowość przede wszystkim i zgrany kolektyw, ponieważ uzupełniamy się w ataku, jak i w obronie. Każdy oddaje serce, pokazujemy charakter w każdym meczu, wolę walki i ten taki charakterny pazur, myślę, że jest naszym takim znakiem rozpoznawczym i na tym bazujemy. Nie, nie, w ogóle takiej sytuacji nie ma i mamy bardzo fajnych zawodników zagranicznych. Bardzo dobrze się komunikujemy, dogadujemy, są komunikatywni. Nie wiem, no nigdy nie miałem problemu z zawodnikami z zagranicy. Osobiście mogę powiedzieć tak, że myślę, że jakby widać na boisku tą chemię i dobrą atmosferę w szatni, także wyniki mówią same za siebie. Myślę, że na pewno teraz Szczecin jest na fali. Po zmianie trenera grają bardzo dobrą koszykówkę i musimy być bardzo, bardzo gotowi na ten mecz, ponieważ będzie to dla nas ciężki mecz i musimy się spodziewać bardzo dużo fizycznej walki, agresji ze strony Szczecina i myślę, że to jest jedyny zespół teraz, na który musimy uważać.